Dzień dobry, my dotarliśmy na Poprocany i jedziemy na rowery. Dawno nie byliśmy na rowerach, także dzisiaj wykorzystujemy pogodę. Chociaż było strasznie niepewnie, myśleliśmy, że w ogóle będzie padać, ale jest tak przyjemnie chłodno. Ja nawet ubrałam sobie długie spodnie, bo stwierdziłam, że będę wyglądała jak nieudane graffiti, bo nałożyłam samoopalarkę. Natomiast już wszyscy pozbierani. Hello, hello. Hello, hello. Jedziemy na rowery. Jeszcze tu nie byliśmy na rowerach nigdy. Nigdy. Zawsze byliśmy w innych miejscach, ale tutaj jeszcze nam się nie zdarzyło. Co się bardzo cieszy, że w końcu tutaj również zawitaliśmy. Tak, zazwyczaj byliśmy po prostu tutaj na spacer. Też udało nam się kiedyś przejść jezioro dookoła, tylko Mikołaja mieliśmy w wózku, a tym razem zobaczymy, ile nam zajmie trasa dookoła na rowerach. Ja wzięłam wszystkie psik-psiki na komary i te sprawy, więc wszystko jest w środku. Mikołaj się cieszy? Trochę rozespany, bo spał w samochodzie, ale fajnie, bo przynajmniej na rowerze już nie będzie luli. Sobie chcesz tu usiąść? Dobrze. Ale ładny widok masz za sobą, wiesz? Mieliśmy robić jeszcze jedną rundkę dookoła jeziora, ale jak widzimy, co tam jest, to wydaje nam się, że tam już gdzieś pada i rezygnujemy. Czy tak uważam? No, żeby nas nie złapał deszcz, bo to też bez sensu się potem. Jedna rundka to było jakieś chyba 5 km, co zrobiliśmy. 5 km, no. Także nie mało, fajnie. No nie zrobią wam. Nie zrobią wam. Dobrze im idzie. A ten skrót był taki ryzykowny. Ryzykowny. O! Drugi. I jest tam z tej strony mocno. Jedziemy, bo widzimy smugi deszczu tam dalej już. Mamy nadzieję, że zdążymy po prostu przed tym deszczem i spakować rowery przede wszystkim też. Nie, Miś? Idziemy. Chodź, Mikołaj, idziemy. Zbieramy się. Oj, grzmi, Mikołaj. Szybciutko. Szybko. Uciekamy szybko. Zakładasz mu? Zaczęło kropić, a ja jestem po samoopalaczu i tak rozpadało nam się, także w idealnym momencie zapakowaliśmy rowery. My właśnie z Mikołajem przygotowujemy obiad. O, tutaj teraz możesz. No, możesz powiedzieć. Ja robię jedzonko. Tak, Mikołaj robi jedzonko. A tutaj. No, a co to robisz? Maseczkę. Marcheweczkę, trzesz marcheweczkę, tak? Tak. Ślicznie, tu, uważaj na rączki. To wychodzi. Tam wychodzi marcheweczka, tak. Tak jak wam Mikołaj właśnie pokazał, on tnie marcheweczkę, to jest jego zadanie. On tu już ma cały plan na obiad z tej marchewki, więc... To. O, dobra. Jeszcze tutaj coś jest. Potrzebowałeś łyżeczkę, tak? Ostrożnie. Wiesz, że to jest ostre. Jaka ta marcheweczka? O, jaka pyszna! Dziękuję. A ja zabrałam się za... Co jeszcze chcesz pokazać? A mam nagrywać, dobra, nagrywam. Ostrożnie i powoli. Wychodzi, widzisz? Tak, teraz możesz ją zjeść. Nie. Jeszcze nie? A do czego ta marcheweczka będzie potrzebna? O tam. Tam ją wrzucimy do obiadu, co mama robi? Gotuje. Tak. To mam jesem. Ty mi mieszasz. Ty mnie mieszasz. Ty mnie mieszasz. To tym się nalewa, nie miesza. Ty mieszasz. O, to lepsze. To mieszanie. Co tam, tam jest bardzo gorące, wiesz? Jak będziemy wkładać pieczarki, to będziesz mieszał, ok? Zrobiłam głowę. No.
mogę powiedzieć też coś? O nie, to brune. No, to się nam, wiesz co, całe zepsuło, wiesz, poodklejało się, ale mama lubi tą łyżkę. I dopóki się mi nie połamie, to będę miała tą łyżkę. Chociaż może nie wygląda jakoś bardzo ładnie. Ja nie wyrzucam tak szybko rzeczy, tylko jak już naprawdę wyglądają bardzo źle albo przestają być funkcjonalne, to wtedy je po prostu wymieniam. Te łyżki są super, one są ze Zwigera i mamy je długo, je normalnie myję w zmywarce. One są z silikonu, a nic totalnie nie przesiąka zapachem jakby detergentów w zmywarce czy coś, także uwielbiam je. No ale się przez zmywarkę poodklejało dużo rzeczy, więc no tak już jest. Natomiast ja jestem w trakcie przygotowywania dla Was przepisów do książki kucharskiej, bo na Instagramie Was pytałam, czy bylibyście zainteresowani przepisami z takimi białkami. Ale wiecie, nie stricte nalej tam mleka, wsyp ileś tam tego białka, wypij. No nie, tylko na przykład desery, jakieś koktajle, głównie to będą desery, albo śniadania na słodko. No co? Mam umyć? Dobrze, umyję. Albo jakieś tam śniadania na słodko, no bo mimo wszystko te białka są słodkie, więc nic wytrawnego raczej chyba z tego nie wymyślę. Zobaczę, może tam przy na przykład słonym karmelu byłoby bliżej. Co ważne, tego dowiadywaliście się na Instagramie i tam Wam robiłam takie ankiety, żeby wiedzieć co i jak. Będzie to podzielone na zasadzie, że kupujecie e-book z białkiem waniliowym i tylko tam macie białko waniliowe. Nie, że przepisy z białkami i na zasadzie, że tak byłoby mi łatwiej, nie? Bo nie, już idę. Jestem, możesz umyć. Tak byłoby mi łatwiej, natomiast tutaj będzie ileś tam przepisów właśnie z wykorzystaniem białka waniliowego, potem czekoladowego, ciasteczkowego, naturalnego, bo to będzie po prostu najprostsze, naturalne, ale najczęściej wybierają się mimo wszystko smakowe te białka, więc stwierdziłam, że tak będzie ok. A słuchajcie, jeszcze tak z nowości. Kupiliśmy ekspres. Poddaliśmy się. Bez dwóch zdań, po prostu poddaliśmy się, już mieliśmy dość serdecznie tamtego ekspresu. Postawiliśmy na DeLonghi, czyli ekspres, który mieliśmy lata temu jako nasz pierwszy ekspres i byliśmy zadowoleni. Już zaraz Ci dam mleczko, tylko mama włączy sobie kawę i powiem Wam, że mamy go miesiąc, będzie super się sprawdza, tamten oddaliśmy do naprawy i jestem nim zachwycona. Kawa jest dzień w dzień taka sama, jest przepyszna, robi tą kawę bardzo szybko. Ona jest mega smaczna. Ja się cały czas bałam tego spieniacza, bo w tym ekspresie, który mieliśmy poprzednio, super był rozwiązany ten spieniacz. Natomiast ten też jest całkiem fajny. Dobrze się go myje po każdym użyciu. Dodawałam Wam go na Instagramie i mnóstwo osób napisało mi, że ma go 2 lata, 3 lata. Nawet ktoś miał tam 4 lata, bo to jest ta podstawowa wersja. Powiem Wam, że nie potrzebowaliśmy żadnych rozszerzonych, żeby było więcej kaw. To nam w 100% wystarcza. I ja już powiedziałam, że w sumie to i tak używacie tych kaw może 2-3, wiecie, czarną, cappuccino, latte i coś tam. Tych pozostałych, Amerykana i tak dalej, nie używacie, no nie? Więc nie ma sensu za to przepłacać. Ja robię sobie kawę i jestem szczęśliwą posiadaczką nowego ekspresu, który mnie nie denerwuje. Place where we can go and be alone. So come away with me, nobody has to know. Zabieramy się za wybieranie poduszek, ponieważ stwierdziliśmy, że w końcu chcemy skończyć meble na taras, a żeby je zacząć robić, musimy kupić poduchy, żeby dopasować sobie rozmiar, więc musimy je fizycznie mieć w domu. Z tym, że to jest niesamowite, jaki jest problem, żeby kupić poduchy, bo zazwyczaj te poduchy kupujemy już z jakimś kompletem. Najlepsze jest to, że jak kupicie jakiś komplet, a poduchy po jakimś czasie się, nie wiem, no, wysiedzą albo popsują, to dokupić je graniczy z cudem. I mamy teraz kilka takich, które sobie gdzieś tam znaleźliśmy. I kochanie, pierwsze podstawowe pytanie to, czy chcemy gładkie, czy chcemy je pikowane? Nie wiem. No, i już tutaj leżymy. Z pikowaną jest taki problem, że będzie tam stała woda w nich. Na 100% będzie stała w pikowaniu woda. Przynajmniej mi się tak wydaje. Natomiast w tych gładkich woda raczej stać nie będzie.
Ale czy się tym przejmować, czy się tym nie przejmować, to nie wiem, bo to wystarczy może tą poduszkę po prostu zrzucić i wodę spuścić. A wyglądają ładniej zazwyczaj. No nie? No, mimo wszystko jak wybieramy, to wybieramy zazwyczaj zapikowane. Te mi się podobają jako gładkie. Już wam pokazujemy, co mamy na oku. Tutaj mamy pierwsze jakby wydanie. Ona wygląda bardzo gruba. Ona wygląda na bardzo grubą. Ja bym chciała tylko beżową. To jest moje podstawowa prośba. Taki, wiesz, beż melanż. O, ten mi się podoba. Krem niebo, bo to nie będzie dla nas. Albo cappuccino. Ja bym wybierała między tymi dwoma kolorami. Beż melanż albo cappuccino. Ale chyba beż melanż. Pewnie to jest cappuccino, co teraz pokazujesz. Nie wiem. To wygląda na brudne. No tak, to nie jest fajne, ale tutaj spod spodu jest zwykły materiał. Tak, to szare. Inny kolor jest. Więc no. To odpada, bo to jest ten zwykły, który normalnie przepuszcza wodę, więc ja nie wiem w ogóle, co to tutaj robi. Wiem, bo widziałam tą ofertę i czytałam opinię. Ale to nie w każdym tym takim to jest, bo to jest nie sama wiem. Firma wszystko. Nie mam bladego pojęcia, Misiu. To wygląda, jakby to była cały czas ta sama firma po prostu. No ale może mają różne, wiesz, modele tych poduszek. No ale te mi się podobają. Te tutaj takie grube, fajne, solidne. Popularniejsze po prostu. Okay. Będzie najwięcej opinii. Jak na coś się zdecydujemy, albo będziemy mieć konkretne, na przykład, nie wiem, 2-3, to wam pokażemy. Tylko, że tu są tylko 3 oceny, układać. A tam jest ich 700 z jakiegoś powodu. Ale no to jest... No bo ludzie wolą szary. Bo zastanawiamy się między takim szarym, inne a beżowym. Tu są tak? Dwa pikowania. Tu jest jedno pikowanie. Widzisz, że są inne? Chyba, że... No nie ma... Raz, tu. A policz te. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest inaczej. Ta poduszka. A czekaj, aż spód? Bo tu mamy 60 cm dół, a tam? Też 60, to ja nie wiem. To dlaczego tutaj jakby... Tutaj jest jedno pikowanie, drugie jest to, a tutaj... Też tak samo? Nie. Tak samo. Jedno pikowanie, drugie, trzecie. I trzecie, aha, to jest jakby gęściej pikowana. Nie wiem, jest jakby dłuższa ta poduszka, tutaj ta. Gdzieś... No ale wymiar jest ten sam, tu i tam. Tutaj nie ma trzech pikowań, to są dwa pikowania. A tutaj są trzy, raz, dwa, trzy. No wydaje się, jakby ta była głębsza, tak. Dam na Instagramie ankietę. Zamówimy je dziś, ale po ankiecie. Możesz dać sobie ankietę. Dam sobie ankietę. Hello. Ja idę do pieca, bo zepsuła nam się śruba w podajniku w ekogroszku i muszę wyciągnąć wszystko ze zbiornika. Wow, ciężka sprawa. Kupiłem specjalne worki, żeby po prostu mieć gdzie ten węgiel przerzucić z tego podajnika. To są worki, które są na gruz. No i zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mają być podobno bardzo wytrzymałe, więc miejmy nadzieję, że będzie git. Śmieszne. No ciekawe, no trzeba by się, no, wyglądają na bardzo wytrzymałe. Jakby no. Są z podwójnej, nie wiem. Bardzo wytrzymałe. Spoko. Ojej, jak się brudzić. No, powodzenia. Ciężki temat z tym piecem. Mamy piec na ekogroszek i spoko, bo z podajnikiem nie trzeba do niego często dochodzić. Wiecie, jakoś go tam doglądać. Ten jeden pełny zbiornik wystarcza na dość długo zimą. Natomiast syf, który przy tym jest. Dodatkowo my, jak kupowaliśmy dom, to ten piec był źle zamontowany, bo śruba jest w niepoprawnej pozycji. Za nią jest ściana. I teraz, z racji, że zepsuła się ta śruba, trzeba odłączyć cały piec od instalacji, wyjąć ten piec, żeby móc dostać się do tej śruby. I to jest 2 dni roboty wstępnie. Nie wiem, ile tego będzie. No i koszta też ogromne, bo sama wymiana tej śruby to będzie ponad 1000 zł grubo razem z robocizną na pewno, więc nie wesoło, jakoś niespecjalnie fajnie. Dodatkowo dobrze, że stało się to teraz, a nie zimą, bo
musicie załatwić fachowca, ten fachowiec musi dojechać, znaleźć czas, piec trzeba odłączyć, aktualnie on i tak by nie działał, więc gdyby były mrozy, tam jak było minus 15 czy minus 20, jak przez pewien czas akurat tak się nam trafiło, bo też nam się piec zepsuł tamtej zimy, na szczęście nie było aż tak zimno i byliśmy w stanie grzać kominkiem i nie rozmroziło żadnych rurek, bo to było taka, wiecie, przejściowa pogoda, że było blisko zera, ale nie poniżej zera, no to nie fajnie zimą, bo groziłoby to katastrofą. Dodatkowo dodam, że byłoby okropnie zimno, no nie? I potem zagrzać dom na nowo też niełatwe zadanie. No i szukamy jakiejś innej alternatywy, ale wiecie, no, nie ma tutaj dobrego wyjścia, nie wiem. A ty, Krzyś, co myślisz? Co, dla mnie dobrym wyjściem jest pompa ciepła, gdyby kosztowała w normalnych pieniądzach. No tak. Może ktoś ma z was pompę ciepła, to może się podzielić swoimi doświadczeniami w tym temacie. Ja przebieram kurki właśnie. Będę je myć. Dla mnie? Tak, kupiłam dla ciebie Elki. Wzięłam tylko te duże, bo... Tak, wiem, że głodny. Mama robi już obiadek. Czarne. Ściółka jest w tym, tak, kochanie? Złodziejskie. Złodziej! Mandat! Mandat! Kochanie, tata idzie do pieca. Tatuś musi węgiel wyciągnąć z podajnika, wiesz? A później pójdzie się umyć. I fajnie by było, ale tam będzie bardzo brudno. Bardzo brudno tatusia będzie, wiesz? Będzie się bardzo kurzyć i brudzić, wiesz? Pójdzie to na domy. Mama będzie miała mnóstwo mycia, sprzątania i prania. No tak, to mama umyje tylko tatę. Mama dzisiaj będzie myła tatę jak ciebie, Mikuś. Będziemy mydlić. Co to się będzie działo? Dobra, słuchajcie, ja sobie już masło mam. Wszystkie noże mi się myją w zmywarce. Tak, myję noże w zmywarce, o zgrozo. Jestem ciekawa, czy wy też myjecie noże w zmywarce, czy unikacie tego jak ognia. Też podobno nie myje się w zmywarce. Łyżek drewnianych ja myję, desek drewnianych ja myję, więc jestem ciekawa, czy wy myjecie, czy nie myjecie. Dajcie znać w komentarzu. I jeżeli myjecie, no to wiadomo, a jeżeli nie myjecie, to dlaczego? Ja wiem, że to jest kwestia, że słuchajcie, deski się niszczą, to tam wszystko wchodzi. Z drugiej strony, jak ja widzę, jaki syf jest w tych deskach drewnianych, oprócz tego ja nigdy na desce drewnianej nie kroję na przykład mięsa, bo to mnie strasznie brzydzi, bo to nigdy nie jesteście w stanie tego tak domyć w środku. Więc unikam tego jak ognia, dlatego teraz kupiłam sobie tutaj deskę szklaną, bo nie wpija ani zapachów, ani niczego, stuka jak cholera. Niespecjalnie dobrze się na niej kroi, lepiej się kroi mimo wszystko na drewnie, natomiast jest to funkcjonalne i nie muszę tego tak często myć, oprócz tego w momencie to wyczyszczę, a nie, że musi mi ociekać ta deska i tak dalej. A aktualnie w zmywarce mam też deskę drewnianą w myciu, ponieważ szynkę na niej kroił Krzyś dzisiaj rano, bo on nie lubi kroić na tej szklanej. No i wkładam normalnie, deska się umyje, zero zapachu, zero niczego. Tak samo z tymi nożami, no nie zauważyłam, ja wiem, że się mogą niby tępić, ale nie zauważyłam, szczerze mówiąc, jakiegoś problemu z tym tępieniem się noży, że tępią się bardziej niż zazwyczaj, więc olałam temat. Łyżki drewniane, no to wiadomo, ta sama sytuacja co z deskami, jak na przykład, nie wiem, mam od czegoś pomidorowego czy coś, no to ja tego tak nie domyję jak zmywarka. Tak samo nie dopiero jak pralka, to jest lepsze po prostu ode mnie i tyle w tym temacie. A ja sobie kroję teraz kurki. Dość sporo tych kurek mam, ale były akurat na promocji, a my kochamy kurki. W ogóle w naszych lasach nie ma kurek, nie wiem, nigdy żeśmy nie trafili, kochamy chodzić na grzyby, ale w życiu nie widzieliśmy kurek. Raz przynieśliśmy coś podobnego do kurek, okazało się, że to nie były kurki, nie zjedliśmy tego oczywiście. Tacy z nas grzybiarze, że sprawdzaliśmy, nanieśliśmy tego z 3 kilo i okazało się, że to jakieś trójoki, huby, czy nie wiadomo co to było. Jak zbieramy, to tylko borowiki po prostu. Powiedzieliśmy, że jak teraz pójdziemy w tym roku na grzyby, to tylko i wyłącznie borowiki, żadnych innych grzybów nie chcę. I tyle w tym temacie, nie? Sporo tych kurek. Tu jest jakieś 400 gram kurek, bo kupowałam dwa opakowania, one są pakowane po 200 gram zazwyczaj. Rozgrzewam sobie masło, nie daję cebuli, nie daję nic. Kurki będę podsmażała właśnie na tym maśle, a potem będę dodawała to, co mi się wytopiło z karkówki. Karkówkę już tutaj mam. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Kształt nieco inny, no ale wiadomo.
jest o jest przepyszna. O Jezus, idealnie słona, idealnie w punkt doprawiona. Świeczki każda winna zdrowa. Zabrać. Bardzo dobre. Dziękuję. Tak. Idę kurki. Nie? Pycha. Dobry, dobry jest. To my siadamy do obiadu. No i co? Polecamy się z naszymi przepisami. Uuu, jak odchodzi.